Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Wypowiem się dzisiaj na temat wad Forzy Horizon. I są to wady subiektywne, czyli wynikające raczej z mojego gustu niż samej gry, samej w sobie, wiecie, że ona ma jakieś tam problemy sprzętowe, czy tam, że są problemy z uruchomieniem jej, czy że jest droga. To w ogóle pomijam. Jest droga, okej, no to już 1000 razy o tym mówiłem, spoko. Taką wadą wynikającą z samego gameplayu jest to, że bardzo łatwo jest zdobyć samochody. Mam tych samochodów teraz bardzo dużo, tak? Różnych marek. Zobaczcie, ile samych marek mam. Nie mówię, ile modeli, ale samych marek tych samochodów mam bardzo dużo. I je zdobywam w sposób bardzo łatwy. Część z tych samochodów to są auta z DLC. Dużo jest tych aut z DLC, tak? No ale część z nich to są też samochody, które zdobyłem bardzo prostą drogą, po prostu losując je w wellspinach. I są to dalej bardzo fajne samochody. Są to, nie wiem, którego tam w wellspinie wylosowałem. Bo na przykład tego gnoja wylosowałem w wellspinie. Bardzo fajny na offroad samochód, jak się go dobrze zrobi. Chyba któreś kantacza wylosowałem. Też bardzo fajny samochód, bardzo fajnie można go zrobić. Dużo innych samochodów wylosowałem właśnie poprzez losowanie wellspin. Jest to fajne, tak? Te samochody nie losują się aż tak często. Teraz wezmę sobie wyścig Goliath. Przejadę Corvettą C7, którą sobie zrobiłem teraz pod wyścigi. To jest wersja driftowa, ale pomyślałem, że pojadę sobie wyścig. I w czym jest problem? No, te samochody zdobywa się bardzo łatwo i tak naprawdę do żadnego z nich się jakoś mocno nie przywiązujemy. Lubimy jakiś tam model, ten model bardziej, tamten mniej, bo gdzieś tam obserwujemy, powiedzmy, różne tam zdjęcia na Instagramie, jak w moim przypadku. I ja tylko Mercedesy, 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 albo Audi RS, tak? Albo inne jakieś tam hardkorowe wozy właśnie z tych klimatów. Chodzi o to, że bardzo łatwo jest zdobyć te samochody i nie przywiązujemy się, ja się do nich nie przywiązuję zbytnio. Ciężko mi jest nawet wybrać jakiś samochód na wyścig, tak? Bo nie wiem, który akurat, mam ich tak dużo, że nie wiem, którego mam wybrać akurat do jazdy na takim czy takim wyścigu, jak jadę gdzieś tam online. Weźmiemy sobie może money. 6 okrążeń, nie. 5 okrążeń, 2 okrążenia. Dobrze, ja wezmę sobie swoje, zrobię, bo chcę 2 okrążenia przejechać. A co mi tam? Pyk. Stwórz, ustawienia wyścigu, okrążeń 2, pogoda, późne popołudnie, zachód słońca, postęp czasu, stały, zachmurzenie, nie, ma być fantastycznie, nie ulewa, gdzie ulewa, słonecznie. Ok, tworzymy, bierzemy korwetkę i lecimy. I to jest moim zdaniem taka jedna z większych bolączek tej gry. Tych samochodów jest tutaj bardzo dużo i powinno być to na moim guście tak, że jakiś samochód sobie, wiecie, zdobywamy jakiś tam czas, musimy na niego przeznaczyć sporo czasu, aby go zdobyć, sporo jakby naszego zachodu, tak, odłożyć, powiedzmy, dużo kasy, pozdobywać się gdzieś tam w zawodach i tyle, a nie, że na starcie już mamy takie fajne fury i dostęp do takich samochodów, które dają możliwość nam jazdy na najwyższych obrotach, już na samym starcie. Ja jestem wychowany na tych NFS-ach, undergroundach i tak dalej, więc dla mnie to jest właśnie normalka, że w takich grach z otwartym światem, gdzie mamy samochody, zdobywa się je dosyć ciężko, że trzeba trochę czasu na to poświęcić. Dlatego właśnie trochę lubiłem The Crew. Tak jak ostatnio grałem na live'ie w The Crew, 2 razy grę wywaliło, po czym ją też wywaliłem. Grałem sobie i właśnie to mi się w The Crew podoba, że tam mamy też trochę samochodów, nie tak dużo jak w Forzie, jest ich trochę, ale żeby je zdobyć, musimy się trochę natrudzić. Musimy pozdobywać tą kasę, pojeździć masę wyścigów, bo tam na jednym wyścigu PvP zdobywa się 16 tysięcy dolarów, a samochody kosztują tam po milion, po kilkaset tysięcy, coś takiego. Także naprawdę długo trzeba powalczyć, aby zdobyć te samochody. A tutaj w Forzie, zobaczcie, nawet w wellspinie możemy coś tam wylosować. To jest fajne poniekąd, no nie? Ale ten garaż nam się zapełnia bardzo, bardzo szybko. I po jakimś czasie, tak jak ja sobie teraz gram, no ja naprawdę nie wiem, jaki samochód mam wybrać na wyścigi. I co gorsza, nie czuję takiego przywiązania do większości z tych aut. Niektóre sobie tam robię, poświęcam
na nie więcej czasu, jak na przykład na Mercedesa C63, którego bardzo długo tuningowałem, a i tak wiem, że jeszcze można by było w nim coś tam poprawić, żeby jeździć sobie bez kontroli trakcji, ze skrzynią manualną, bez ABS-u i w ogóle, żeby nim po prostu łatwiej się wygrywało. I gdy przychodzi do wyboru właśnie takiego w multiplayerze, to nagle... co by tutaj wybrać? Tak teraz porównuję do The Crew, bo właśnie ostatnio sobie odpaliłem i bardzo przyjemnie mi się grało, poza tym, że mnie dwa razy wywaliło i znowu są te same problemy, co były kiedyś na w ogóle innym komputerze. Świeżo zainstalowana, pobrana gra. Niektórzy właśnie mówią, to jest też ciekawe, niektórzy mówią, że nie mają w ogóle problemów z grą, grają od iluś tam lat w nią. Ile ona jest lat na rynku? 3? Grają po prostu sobie bez problemu, nic się nie dzieje, nie wywala ich, nie mają jakichś dyskonektów dziwnych, a ja na porządku, no, za każdym razem jak gram w The Crew, jak grałem, zawsze coś się działo, zawsze jak dołączałem do PvP, to mi wywalało. I teraz na live'ie sami, osoby, które były, to same widziały, co się dzieje, no. Mimo, że to jest zupełnie inny komputer, zupełnie inny sprzęt, nawet inna kopia Windowsa. I dalej to samo, no. Nawet wtedy grałem chyba na 7 albo na 8. I też wywalało, też były problemy z tym. Teraz nawet mam inny internet, więc wszystkie jakieś tam problemy niby wykluczone są, tak? A coś i tak dalej robi problemy i tak coś sprawia, że tą grę wywala, no. A inne gry działają przecież normalnie, tak jak Forza, czy nie wiem, jakieś Battlefieldy. Wszystkie inne gry, które... ojej. Wszystkie inne gry, które też wymagają połączenia sieciowego i wiecie, też sporo obciążają komputer, no działają w porządku, tak? A The Crew nie chce. Nie wiem, czy ta gra jest po prostu tak słabo napisana, czy nie. No ale mimo wszystko grało mi się w porządku. Ten sposób prowadzenia samochodów jest oczywiście mniej soczysty, jest totalnie arcade'owy w porównaniu do Forzy. W Forzie jeździ się z samochodami dużo lepiej, dużo przyjemniej. Czujesz, że jedziesz samochodem, a nie jakimś takim pudełkiem. To jest zaleta Forzy, ogromna. I naprawdę daje, Forza daje nam duże możliwości tuningu, niewizualnego niestety. Jeśli chodzi o, wiecie, tam jakieś zderzaki, spoilery, bo możemy też dużo naklejek sobie na samochód ponakładać, tak? Mam tu na myśli tuning osiągów, że możemy z samochodem zrobić praktycznie wszystko. Czego znowu nie ma w The Crew. Ktoś mówi, że Lucek, przecież nie można porównywać The Crew do Forzy Horizon. Tak też tam sobie na czacie właśnie podczas live'a dużo dyskutowaliśmy na te tematy. I tak doszedłem do bardzo ciekawych wniosków na temat tych dwóch gier. One się oczywiście między sobą różnią, ale można je porównać, bo są to gry wyścigowe z otwartym światem. Skupione wokół samochodu, wokół tuningowania, wokół dobrej zabawy. No nie wiem, czy The Crew wokół dobrej zabawy, skoro są takie problemy. No ale pomijamy ten fakt, tak, że tam są jakieś problemy. Skupiamy się głównie na tych walorach samej rozgrywki, samego gameplayu, które The Crew ma naprawdę bardzo fajne. Bardzo przyjemnie mi było wbić sobie tam i pojeździć multiplayer z kilkoma graczami. Też nie było problemu z dołączeniem do ekipy, ale znowu jakieś tam problemy inne były z dyskonektami, z crashami gry, no... Dobra, pomijmy ten fakt. Teraz jeśli chodzi o Forzę... Wow! Wow, dobrze, wyszedłem. I tu będą hardkorowe zakręty, więc muszę się chwilę skupić. Okej, wlazłem. Trzeba ostrożnie z tym gazem, bo ta korweta, ona ma milion biegów. Normalnie standardowo ona jest w automacie, ale w Forzie jest taka możliwość, żeby jeździć na manualu jakby i zmieniać sobie te biegi, ale przez to, no jak się rusza, to lepiej od razu wrzucać czwórkę, bo się nie da. Dlatego ja te biegi sobie tutaj maksymalnie wydłużyłem. I tak jak widzieliście, na 6 biegu jechałem 360 km na godzinę i więcej się nie da. Jakbym sobie je troszeczkę skrócił, no to byłaby masakra. Po prostu start by wyglądał tak, żebym co chwilę musiał te biegi zmieniać i bez sensu. A tak to chociaż mam w miarę normalną tą zmianę, tak jak w samochodach standardowo z manualną skrzynią biegów. Także
Wolałem sobie to w ten sposób zrobić, chociaż no teraz samochód nie ma najlepszych osiągów. To jednak mimo wszystko sobie daje radę. I to jest też fajne, patrzcie, możemy sobie dostosować, zrobić samochód jak chcemy. I też zauważyłem, i pewnie, nie wiem jak wy, właśnie, wiecie co, ja mam takie pytanie, jeśli możecie, napiszcie w komentarzach osoby, które grają w Fordze, na jakich wy ustawieniach gracie, na jakich wspomagaczach, czy macie kontrolę trakcji włączoną, czy macie manualną skrzynię biegów, napiszcie po prostu trakcja włączona, ABS włączony, albo wyłączony, i manualna skrzynia, bo ja chcę wiedzieć, czy ja po prostu jestem w Fordzie taki słaby, na multikach, że przeważnie kończę na jakimś tam 6 albo 5 miejscu. No na live'ach się tak udaje, że jestem gdzieś tam w okolicach przodu, tak? Ale przeważnie jak gram z jakimiś naprawdę hardkorowymi graczami, to patrzę, że oni tam na zakrętach hamują, wszyscy startują nawet takim samochodem, który, wiecie, ma normalnie napęd na tył, tak jak na przykład ta Corvetta. Startują, kurczę, bez żadnego problemu, a ja tam miele w miejscu. No wiecie, z jednej strony standard, z jednej strony te samochody w rzeczywistości to mają kontrolę trakcji, tak? Launch control i w ogóle. Ale z drugiej strony w Fordzie fajnie jest się bawić, moim zdaniem, tą całą fizyką, bo to zostało przygotowane, żeby właśnie dostarczało nam jak najwięcej frajdy. Jak najwięcej frajdy sprowadzania tego samochodu, a nie tylko, wiecie, wygrywanie co każdego wyścigu i tylko patrzenie na to, aby wejść w każdy zakręt driftem. Też tak zauważyłem taką tendencję, to jest normalne, że gracze wchodzą, tak jak pamiętam kiedyś w Need for Speed World, wchodzili w zakręt hardkorowo, tak żeby tylko zepchać. Nauczyłem się już tego unikać, chociaż nie zawsze się da. No to o tym też rozmawiałem na live'ie, możecie sobie zobaczyć zapis z live'a tego, gdzie były wspomnienia z NFS World. Bo tam właśnie o tym mówiłem, że starałem się tego zawsze unikać w Fordzie, jest to często spotykane. Okej. Dość dobrze jeździ ta Corvetta, tylko no mówię, te biegi trochę ją osłabiły. Ta skrzynia jest znacznie ma wydłużone biegi, ale znowu też ulepszyłem ją na maksa na tym seryjnym silniku. Można chyba tam wsadzić jeszcze V10, ale do Corvetty nie będę tak kombinował, no. To jest Corvetka. Ona jest, zresztą ja nie wiem jak to jest właśnie z tym bodykitem i w ogóle z tymi samochodami driftowymi, te Rocket Bunny i tak dalej, dlatego że one chyba, jak się zainstaluje te bodykity, to od razu mają jakąś taką charakterystykę bardziej driftującą. Ale jak się okazuje, później wchodzisz w te ustawienia, no wiecie, te tuningi, nie tuningi, i tam można rzeczywiście zauważyć, że bilans hamulców jest ustawiony bardziej na przód na przykład, że dyferencjał jest domknięty przy przyspieszaniu i całkowicie poluźniony przy skręcaniu, tak żeby jak samochód był jak najmocniej skrętny podczas gdy my puścimy gaz, żeby jeszcze bardziej zarzucić tą dupę. I to można sobie skompensować. Tak samo miałem właśnie w przypadku Mazdy RX-7. Ja w ogóle wszystkie samochody robię pod wyścigi. Nawet te takie typowo driftowe, bo ja się strasznie lubię ścigać w Fordzie. Jest mega ekscytujące. No i nie zawsze się wygrywa. To jest też fajne, że jedziesz i wiesz, że twój najmniejszy jakiś tam błąd będzie sprawiał, że no koniec, już przegrałeś wyścig, tak? Możesz jedynie tam próbować utrzymać tą ciulową pozycję, którą masz teraz, ale no ogólnie dupa. Na przykład w The Crew teraz jest ten nowy update Calling All Units i tam można... Można być policją. Mało brakowało. Jak się jest tą policją, to nie trzeba wcale przestępcy doganiać. Mało brakowało. Nie trzeba wcale przestępcy doganiać, wystarczy się do niego teleportować. Tam macie taką specjalną umiejętność i wtedy od razu jesteście przy przestępcy, tak? Ciekawe właśnie, czy tutaj w Fordzie będzie jakiś taki update policyjny. Nie wiem, no tutaj wszystko tak jest, wiecie, oficjalnie, festiwalowo, że to takie jest taka rozrywka dla ludzi i w ogóle. A w The Crew to wszystko niby taki underground. Ale i tak ja bardziej ducha motoryzacji czuję w Fordzie, no. To jest jednak taka rozgrywka, powiem wam, bardziej płynna, mógłbym powiedzieć.
bardziej się tutaj czuję tą motoryzację niż w The Crew. Zresztą, mieliście porównanie na przykład na tym live'ie, też jak włączyłem sobie najpierw właśnie The Crew, potem odinstalowałem The Crew i później włączyłem Forzę, jaka była różnica w dźwiękach samochodu, w szczegółowości tego wszystkiego, w prowadzeniu, no o grafice nie ma co wspominać, bo to jest oczywiste. Gra jest zresztą droższa, tak? No ale różnica w ogóle we wszystkim jest kolosalna. Zwłaszcza, że na przykład kupując The Crew, to jest też właśnie ciekawe, jeśli się przyjrzeć tym wszystkim cenom, no to jeśli byśmy kupili te wszystkie dodatki, Calling All Units i tak dalej, to byśmy mogli sobie pozwolić na wersję podstawową gry Forza Horizon, gdzie mamy dużo tych samochodów. I na starcie, tak? Nie musimy kupować jakichś tam dodatkowych dodatków, żeby się świetnie bawić, naprawdę. Te samochody z podstawki wystarczają w zupełności do długogodzinnej i długodniowej nawet dla niektórych. Niektórzy całe dnie spędzają pewnie w Fordzie. No, ale do takiej zabawy, no naprawdę długie godziny. A w The Crew, no co? No, ja mam same problemy, więc to jest może mój osobliwy problem z tą grą, tak? Może wy tego nie macie, może niektórzy z was tego nie mają. Inni też mi tam pisali, że też mają problem z The Crew, że to jest zbugowane, że się laguje, że się tam coś nie wczytuje i no szkoda czasu ogólnie, no nie? Z drugiej strony też Forza ma wyższe wymagania. Okej, okay, i... O, shit! Pominąłem? Nie. Chyba nie pominąłem, ledwo tam zahaczyłem, nie wiem czy uda mi się nadrobić to wszystko. Było strasznie, to był pierwsza kraksa od samego początku, taka poważna. I to był zakręt, na którym na pierwszym okrążeniu też miałem problemy, ale nie takie. Rozkojarzony zupełnie. Co to? What? Audi Quattro bez tego kunsztownego spoilera z tyłu? Wyglądało jak, nie wiem, dziewczyna bez kiecki. Chociaż w sumie dziewczyna bez kiecki wygląda lepiej niż... Zależy też jaka. Dobra. Próbujemy ich dogonić. Ja tutaj mam to powracanie wyłączone. Nie wiem czemu. Ja to wyłączyłem. Musiałem gdzieś, ale... Powiem wam, że tak jak się rozpędzi troszeczkę tą korwetką, to naprawdę bardzo fajnie się prowadzi. I tutaj z tyłu spoiler jest taki z tej wersji driftowej, ale co jest najfajniejsze, on jest zajebisty, on wygląda super i co jest najlepsze, on jest regulowany. Także możemy sobie zwiększyć docisk i ja właśnie sobie ten docisk zwiększyłem, bo dzięki temu nasz samochodzik po prostu lepiej się prowadzi. Lepiej można go ogarnąć na tych zakrętach przy wyższych prędkościach i rzeczywiście jest to odczuwalne. Zdaje się, że dogoniłem tą czołówkę. Nie pamiętam jak się tutaj mapkę otwierało. Chyba nie można otworzyć. Można? Nie, nie można. W The Crew właśnie się naciskało krzyżyk do góry i ten. I. Można było sobie mapkę powiększyć. No i jeszcze mam takie pytanie do osób, które mają PS4 i albo w ogóle grały gdzieś tam u kolegi w Drive Car. Kurde. W Drive... Oplułem się. O, tak. A to jest, takie sytuacje, kurcze, są najbardziej stresujące podczas nagrywania, wiecie? Masz wrażenie, że wyglądasz jak idiota. No ale nieważne. Jeśli ktoś z was grał w Drive Club, ja bym bardzo prosił o jakąś taką opinię streszczającą w komentarzu, bo coraz bardziej przymierzam się do kupna PS4, PS4 Pro konkretnie, a wiem, że na PS4 jest gra Drive Club. Jeśli chodzi o Drive Cluba, no to widziałem, że tam są zamknięte tory tylko i wyłącznie, więc nie wiem, czy to spełni moje oczekiwania. Ale z drugiej strony dużo osób pisało, że grafika, że fajne prowadzenie też, że powinienem sobie spróbować, skoro mój kanał to gry wyścigowe. Jak najbardziej, a kupić chcę jeszcze PS4 ze względu na bardzo fajne ekskluzywy, głównie przygodówki, które wychodzą na tą konsolę w tym roku. I chciałbym sobie przetestować, a zresztą nigdy nie grałem na PS4 i będzie to na pewno fajna inwestycja. A Xboxa, na Xboxie już nie chcę grać, no bo większość tych gier i tak wychodzi na 10 Windowsa, więc moim zdaniem nie ma sensu się w to bawić.
Dobrze, cyk. Natomiast właśnie, miałem jeszcze powiedzieć, że jeśli ktoś nie ma komputera dobrego do Forza Horizon, a chce grać w Forza Horizon, to jest bardzo dobra inwestycja właśnie Xbox One. Bo na Xboxie mi się zajebiście grało w Forze. Troszeczkę tam jest gorsza grafika i mamy te 30 FPS-ów, a nie 60, ale jeśli gramy dłużej, tak naprawdę, szczerze wam powiem, że jeśli gramy dłużej na 30 FPS-ach, to nie ma absolutnie żadnej różnicy dla zabawy. Oh shit. Tak? Równie na 30 FPS-ach można się fajnie bawić, jak i na tych 60, także to nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Okej. Okay. Rozbiłem się. No i tutaj, gdybym miał teraz tą normalną skrzynię, normalne ustawienie standardowe, to bym musiał od razu ten przy wyjściu z zakrętu napierdzielać tymi biegami. Od razu chyba no czwórkę to bym musiał na pewno wbić przy tam 90 km na godzinę. Nie no, przesadziłem, tak. Przy 180 bym musiał już mieć czwórkę, no. No może nawet przesadziłem. Chociaż może nie. Może nawet wcześniej jak 180, bo te biegi naprawdę są krótkie. Mogę wam po tym wyścigu pokazać, ile tutaj jest biegów. Tu normalnie w Corvecie jest 7 biegów. Wow, ale udało się fajnie wyhamować. Bardzo delikatnie sobie hamowałem tutaj na tym zakręcie, żeby czasami mi kół nie zablokowało i udało się w miarę wyrobić. Z przodu widzę dwóch kierowców. Ciekawe, czy uda się ich podgonić. Bardzo mocno prują. Goliat jest to mój ulubiony wyścig, bo zobaczcie, cały czas pokonuje się te bardzo takie gładkie zakręty, jedzie się na full. I to jest taki jeden z fajniejszych wyścigów, gdzie można sobie przetestować najszybsze furki z klasy X nawet, albo z klasy S2. Tu się ktoś rozbił, no nie wierzę! Bot się rozwalił. To jest rzadko spotykane. To się w ogóle nie dzieje, zacznijmy od tego. O proszę, co, jak on skręcił? Tak, na pewno. Jakbym ja jechał C63, to bym tak się zatrzymał, aha. Jeszcze jakbym z krawężnika zleciał. Od razu trójka, to się nie ma co z dwójką męczyć. A i tak na trójce mieli kapora. Tu mam najszersze kapcie zainstalowane, jakie tylko mogą być. Może powinienem ciśnienie z nich spuścić, ale cykopon, ale to chyba dużo nie da. Zresztą nie za dobrze działa na przyspieszanie przy wyższych prędkościach, także lepiej nie kombinować w ten sposób. Wow, Corvetta z tym dociskiem naprawdę daje radę przy wyższych prędkościach. Gorzej jest z tym startem i przy wyjściu z zakrętu. Tu w ogóle C63 bez żadnego spoilerowania ciśnie na zakrętach. No to jest najwyższy poziom trudności, więc to się nie ma co dziwić, tak, że te boty będą przesadzone. Patrzcie, nawet tu go próbowałem tak skosić, ale się nie udało. Okej, okay. Delikatnie z tym gazem. Ciekawe, ile tutaj punktów za umiejętności dostanę. No pewnie dużo. Za czystą jazdę? No też w sumie nieźle mi poszło. Jeden był taki poważny wypadek, ale udało się podgonić stawkę. Tą jedynkę powinienem złapać na piachu tam. Tam często właśnie boty dają dupy. Zobaczymy, co będzie teraz. Tutaj, kuźwa. Najgorszy zakręt, no. Nigdy nie wiem, jak go wziąć dobrze. Okej. Okay. Gonimy. Tam jedynka trochę zwolniła, widzę. Moment kulminacyjny tego odcinka. Trzeba zredukować. Dobrze. No i co? I zaczynają się piachy. A coś czuję, że ciężko będzie ich podgonić. Oni często tutaj walą. O, jeden się chyba rozwalił, ten z przodu. Ten Mercedes się rozpierdzielił. Nara, frajerze. No nie, jedynkę chyba nie podgonię. Spróbuję, no ale będzie ciężko. Oni tutaj wodą jadą, głupki. I bardzo tu zwalniają. Patrzcie, 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 co się dzieje. Okej, okay, mam szansę. Mam szansę. O, co to w ogóle jedzie? Nie wiem.
Dawaj, dawaj, Corvetta. Chyba Ferrari. Dawaj, dawaj, wyższy bieg. Kurde, nie uda się. Ale patrzcie, jak niewiele brakowało. Ach, drugie miejsce. No ciekawe, ile dostanę tych wszystkich umiejętności. Kontynuuj. I... A, tutaj Kasiora. Najmniej ważne. I... Umiejętności. 29 tysięcy punktów doświadczenia. To ciekawe, ile ja nabiłem tych punktów. Tam może i było nawet dobre combo, dlatego że dłuższy czas w nic nie przywaliłem i mogło się tam dużo zbierać za tą prędkość i tak dalej, i tak dalej. Najlepszym sposobem jest wybrać sobie na singlu, jak się jedzie właśnie samochód z zaletą do prędkości, bo wtedy można sobie dużo tych punktów jeszcze więcej nabić, tak? I tam poziomy powbijać, ale to takie wbijanie tych poziomów, to wiecie, nie ma też jakoś tam większego sensu. A, także się wypowiedziałem na temat tych samochodów, no to mnie chyba najbardziej boli. Wolałbym się jakoś bardziej przywiązać do tych furek, które tutaj sobie zdobywam w grze. Żeby zadać sobie naprawdę więcej trudu, aby je zdobyć. Żeby to było jakieś bardziej wymagające. Tymczasem zarobić kasę jest bardzo łatwo w Forzie i kupić jakikolwiek samochód chcecie, no również bardzo łatwo. Praktycznie na samym początku można już mieć naprawdę niezłe fury, jak się tam trochę pogra, na przykład jeśli ktoś sobie wbije tylko do Forzy i od razu sobie zacznie grać multika, to może w bardzo szybkim czasie coś tam sobie kupić dobrego nawet, nie? Bardzo dobrego bym powiedział. Zresztą są aukcje, gdzie można kupić taniej fury. No ale po jakimś czasie zobaczycie, jak będziecie grać w Forzę, zobaczycie, że kurczę, co ja mam robić z tymi wszystkimi samochodami. Piszcie, co o tym wszystkim myślicie. Oczywiście to są, wiecie, moja jakaś tam ocena. Nie musicie się z tym zgadzać, może wam się na przykład podoba, że na samym starcie mamy dostęp do tylu furek i nie musimy się o nie starać. Ja bym wolał jednak, żeby było trochę inaczej. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.